Pełny temat brzmi, czy cukrzyca ma wpływ na oczy i widzenie. Jak wiele z nas wie, powszechnie wiadomo, iż cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, która ma niszczycielski wpływ na wiele z naszych narządów ludzkich. Obecnie jest nazywana taką swoistą, niezakaźną epidemią obecnych czasów. Wiele z nas myśli, myśląc o cukrzycy, myśli sobie, że to są diety, nadprogramowe kilogramy, ale nie do końca. To są przede wszystkim niszczycielskie wpływy na nasze organy. A jak to się ma do naszego narządu wzroku? Na te i inne wiele innych pytań odpowie dzisiaj pani doktor. Oddaję głos pani Marcie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Marta Szaflik, dziękuję za fajne przedstawienie. Będę mówić o cukrzycy. Cukrzyca, mimo że teraz mamy zupełnie inną chorobę na tapecie i wszyscy mówią o koronawirusie, o pandemii, nie należy zapominać o cukrzycy, nie należy zapominać o innych chorobach, które cały czas istnieją i sieją spustoszenie. Trzeba dbać o siebie i chciałabym dzisiaj, nie wyczerpując Państwa, wyczerpać kilka punktów, nad którymi warto się zastanowić i może popchnąć do przemyślenia, może mnie ten temat dotyczy, może kogoś z moich bliskich, także zaczynamy. I odpowiadając na pytanie, czy cukrzyca ma wpływ na oczy i widzenie, pozwolę sobie powiedzieć, że tak, że ma. I mam nadzieję, że Państwa też przekonam do tego, że Was wszystkich przekonam. I na koniec powiecie tak, trzeba się badać, trzeba dbać o siebie, a pewne objawy, które mogę mieć także ja, mogą być pierwszym objawem cukrzycy. Czasem się zdarza, że tak powiem taką anegdotę, że okulista się pyta, badając już pacjenta, a od jak dawna Pan ma cukrzycę? Ja? Cukrzycę? Słyszę od pacjenta, więc rzeczywiście w oczach bardzo dużo rzeczy się dzieje. Zaczniemy od tego, że chciałabym krótko powiedzieć o budowie oka, bo padnie kilka, postaram się jak najmniej, takich specjalistycznych określeń o budowie oka, więc zaczniemy sobie od tego, że to jest oko przekrojone jakby tak wzdłuż naszej głowy i wówczas mamy tutaj świat zewnętrzny, a tutaj zaczyna się nerw wzrokowy, który łączy oko z mózgiem. To taki kabel, który przesyła informacje z... Słabiej chyba słychać? Mam na maksa. Słuchajcie. A teraz jak? Słychać mnie lepiej? Dobra. Ja już mam na maksimum swój mikrofon, więc mam nadzieję, że jest dobrze. Dobrze, wracając do naszego oka, jeżeli nie było mnie słychać, to tylko powtórzę. Jak popatrzymy sobie na ten przekrój oka, czyli tak, przekroiliśmy oko i patrzymy, tu jest świat zewnętrzny, tutaj w tym miejscu zaczyna się nerw wzrokowy, taki kabel, który łączy oko z mózgiem, przesyła informacje od oka do mózgu, bo tak naprawdę to oczy to tylko odbiorniki, i muszą działać dobrze jako odbiorniki, a cały przekaz informacji idzie do mózgu, do płatów potylicznych, gdzie obraz jest przetwarzany i takiego go widzimy. Więc mówiąc o oku, możemy mieć na myśli dwa różne układy. Pierwszym z nich jest postrzeganie oka jako narządu. Narządu, który ma wiele różnych części, a każda z tych części może chorować. Mogą chorować razem, mogą chorować oddzielnie. Drugie spojrzenie na oczy to na oko jako układ optyczny. Ten układ optyczny musi działać nienagannie, czyli musi być przezroczysty, przezierny. My okuliści mówimy, że te struktury mają być przezierne, czyli przepuszczać informacje ze świata zewnętrznego do naszego centrum dowodzenia, czyli do siatkówki, i te informacje zebrane w nerwie wzrokowym przesyłane są do mózgu. Więc każda z tych struktur, które widzicie tutaj na tym przekroju, nie będziemy teraz omawiać anatomii oka, ale od samego początku, od przodu do samego tyłu, do dna oka tak zwanego, pełnią bardzo ważną funkcję w procesie widzenia. Każda z nich ma swoją funkcję. I myśląc o tym, w jaki sposób ugryźć temat cukrzycy,
chciałam najpierw powiedzieć, co może zobaczyć każdy z nas, co może wpłynąć na nas, na nasz dyskomfort w życiu, co może zastanowić, skąd takie objawy się u mnie biorą, zanim dojdziemy do tego, co się dzieje tam medycznie. No bo później idziemy na wizytę, jesteśmy kierowani do różnych specjalistów, między innymi może do okulisty, co powinno być absolutnym standardem i na szczęście jest zalecane bardzo często. Co powinno nas zaniepokoić? Takie nawracające pogorszenia widzenia. Widzę lepiej, widzę gorzej. Jest to związane ze zmianami metabolicznymi, właśnie związanymi ze zbyt wysokim poziomem cukru. Zaburzenia akomodacji. Co to jest ta akomodacja? Akomodacja to nasza zdolność do patrzenia daleko i blisko. My nad tym nie myślimy, że wówczas nasze oczy wykonują dużą pracę. Gdy są zmiany cukrzycowe, gdy dochodzi do zmian strukturalnych, między innymi w soczewce, która jest częścią oka, między innymi może dochodzić też w rogówce, w komorze przedniej. W tych częściach oka, jeżeli dojdzie do zmian polegających na gromadzeniu pewnych substancji, o tym za chwilkę, może dochodzić do właśnie i zaburzenia akomodacji, i do pogorszenia widzenia. Pacjenci mówią, że nagle jakbym miał inną wadę wzroku, albo nie miałem wady wzroku, nagle ją mam i to się rzeczywiście zdarza. Oprócz tego warto zwrócić uwagę, czy nie mamy takich objawów jak na przykład dwojenie, czy pogorszenie poczucia kontrastu, że gorzej nam jakby kontury są widoczne, gdy patrzymy na dane przedmioty. Też to już może świadczyć o pewnych zmianach w siatkówce, gorzej widoczne szczegóły w centralnym polu widzenia. Co to znaczy centralne pole widzenia? Jak teraz patrzymy na siebie, na komputer, na twarze innych ludzi, czy sprawdzamy godzinę na zegarku, używamy naszego centralnego pola widzenia. Jest to najważniejsza część w naszej siatkówce, która odpowiada za to, że właśnie widzimy to, na czym koncentrujemy wzrok. Więc takie mogą być nawet pierwsze objawy właśnie związane z cukrzycą. Pojawienie się plam w polu widzenia i tutaj w zależności one mogą być pływające, związane ze zwiększoną ilością mętów w ciele szklistym, mogą być też trwałe, które pojawiają się wówczas, gdy właśnie możemy już mieć zmiany w centralnej części siatkówki. To już są zmiany dosyć poważne. Często takie pytanie pada, czy takie zmiany, jeżeli mamy cukrzycę, czy one bolą? No bo tak, co nas interesuje jako osoby, które mogą być potencjalnie dotknięte tą chorobą? Czy to boli? Czy to widać? Jak to rozpoznać i na co zwrócić uwagę? Więc teraz porozmawiamy o tym, czy oczy w cukrzycy mogą boleć. Ból, nieprzyjemne zjawisko, często określane w różnych skalach, ale na pewno niesie za sobą dyskomfort i obniżenie jakości życia. Jakie mogą być przyczyny bólu oczu w cukrzycy? Może być ich kilka różnych, ale związane mogą być zarówno z powierzchnią oka, czyli tutaj z najbardziej zewnętrzną częścią oka, i osoby z cukrzycą częściej mają zespół suchego oka, czyli poczucie suchości, chropowatości związane z zaburzeniem wydzielania łez albo z nieprawidłowym składem tych łez. Oprócz tego, jeżeli dojdzie do zranienia, czy rogówki, czy spojówki, różne urazy się zdarzają, wówczas u takich osób dłużej goi się taka zmiana. Mogą też pojawiać się nawracające erozje rogówki związane z tym, po pierwsze, że gorzej goi się rogówka, czyli powierzchnia oka, a oprócz tego pacjenci z cukrzycą mają też często obniżony próg bólu i nie czują, że coś się dzieje nawet na powierzchni oka, tam już zachodzi proces, który może prowadzić do trwałego pogorszenia widzenia, do trwałych konsekwencji i takie nawracające erozje rogówki mogą przyczynić się też do dużego dyskomfortu. Nawracające zapalenia spojówek. Cukrzyca charakteryzuje się ogólnie tym, że mamy gorszą odporność i może się to też objawiać w oczach, może dochodzić do nawracających zapaleń spojówek, czy to wirusowych, czy bakteryjnych, czy naprzemiennie. Ta nasza naturalna flora bakteryjna nie chroni nas, a pewne procesy metaboliczne, które zachodzą w całym organizmie, bo choroba dotyczy całego organizmu, mogą przyczyniać się właśnie do takich nawracających zapaleń spojówek.
też sytuacją, która może boleć, jest już ciężkie powikłanie cukrzycy, jest to jaskra wtórna, jaskra neowaskularna nazywana, związana z tym, że w takiej bardzo ciężkiej postaci powikłań ocznych w cukrzycy może dochodzić do powstawania nowych naczyń i takie naczynia mogą rozwijać się w takich miejscach w oku, które powodują wzrost ciśnienia w oczach i rozpoznajemy u takich pacjentów jaskrę wtórną związaną z cukrzycą. To już jest bardzo ciężkie powikłanie, ale jak najbardziej może boleć, bo boli wysokie ciśnienie w oku. Więc takie sytuacje rzeczywiście mogą boleć. Pokażę Państwu, ja nie po to jestem, żeby tu straszyć, ale trochę zainspirować do pomyślenia, może rzeczywiście właśnie warto pamiętać o tych objawach. Tutaj przykład oka, które powinno być takie gładkie, tak, rogówka, czyli ta przezroczysta część z przodu oka. Osoby, które noszą soczewki kontaktowe, to nakładają właśnie soczewkę na rogówkę. Gdy dochodzi do erozji rogówki, do uszkodzenia rogówki, przestaje ona być taka gładka, dochodzi do pogorszenia widzenia, bólu i tutaj przykład właśnie takiego pacjenta. A tutaj przykłady pacjentów z zapaleniami różnymi u góry, bakteryjne zapalenie spojówek, dolne dwa zdjęcia to wirusowe zapalenia spojówek o dosyć ciężkim przebiegu i właśnie potrafią nawracać po krótkim czasie, po na przykład tygodniu przerwy kolejne zapalenie i to też jest sygnał, żeby przebadać pacjenta, przebadać się w kierunku cukrzycy. No i tutaj to już bardzo ciężkie właśnie powikłanie, to są oczy z jaskrą wtórną, jaskrą neowaskularną właśnie w przebiegu cukrzycy. Warto dążyć do tego, żeby nigdy nie doprowadzić do właśnie takiego stanu. To już ku wielkiej przestrodze, natomiast niestety taka obserwacja mimo coraz lepszych i możliwości diagnostycznych i osób zajmujących się zmianami w cukrzycy, to pacjenci z cukrzycą często trafiają za późno, więc każdy z wymienionych wcześniej objawów zaobserwowany powinien skłonić nas też do myślenia w tym kierunku. Także tutaj to ciężkie powikłanie, jaskra wtórna. Jak to czuć i co może być widoczne w lustrze? Stajemy przed lustrem i myślimy, coś z tymi oczami jest nie tak. Co to może być, co może skłaniać nas do tego, żeby pomyśleć w ogóle w kierunku cukrzycy. Tu nie chodzi o stawianie diagnozy, że na pewno jeżeli mam zespół suchego oka, to mam cukrzycę. Nie, ale osoby, które ciężko przechodzą zespół suchego oka, rzeczywiście mają tu u osób z cukrzycą przebiegając ciężej niż u osób bez. I jeżeli pojawią się tego typu dolegliwości związane z suchością oka gdzieś tam, warto, zwłaszcza, że diagnostyka w kierunku cukrzycy to nie jest nic bolesnego, pobranie krwi, a nawet tych metod tutaj jest bardzo dużo, o tym za chwilkę, ale warto pomyśleć też, żeby sprawdzić, czy na pewno nie jest to wynik cukrzycy. Zmiany naczyń w spojówce, czyli patrzymy się na nasze oczy, zawsze były takie białe, a nagle pojawiają się takie poszerzenia naczyń. Poszerzenia naczyń, które właśnie oczy są takim miejscem, gdzie te naczynia są bardzo powierzchownie położone. Taki przywilej później patrzenia na dno oka i badania tych naczyń, które są na dnie oka i tam obserwacja naczyń, to też obserwacja tak naprawdę naczyń, które są w całym organizmie, bo takie jakie są w oczach, takie są i w mózgu, i w sercu, i w wątrobie, tylko nie mamy do nich tak łatwego dostępu, jak na dnie oka, gdzie praktycznie widoczne są tylko po rozszerzeniu źrenicy. A w tym przypadku mówię jedynie o takich powierzchownych naczyniach. Powierzchownych, czyli tych, które widać też u pacjentów, u których powinniśmy podejrzewać, a przynajmniej skierować na diagnostykę w kierunku cukrzycy, częściej dochodzi do wylewów podspojówkowych, bo te nieprawidłowe naczynia zaczynają pękać w różnych sytuacjach, czy to w sytuacji większego wysiłku, czy stresu, częściej niż u osób. Taki wylew podspojówkowy może zdarzyć się u każdego i wtedy diagnozujemy pod kątem nadciśnienia tętniczego, chorób krwi, ale u osób z cukrzycą one potrafią nawracać ze względu właśnie na te zmiany naczyniowe spojówki. Gdy popatrzycie na to zdjęcie na dole, widać wylew podspojówkowy,
spojówka jest przezroczysta, dlatego krew trzyma się na oku, ale jest pod między okiem właśnie a spojówką. Spojówka to też takie enigmatyczne stwierdzenie, które czasem słyszymy. Zapalenie spojówek, podać coś do worka spojówkowego. Spojówka to taka skóra na oku. Tylko, że nie jest koloru skóry, tylko jest przezroczysta i tutaj najlepszy dowód na to. Mamy wylew podspojówkowy, tutaj gdzie pokazuję, ale ta krew nie wycieka z oka, a natomiast jest ewidentnie czerwona właśnie przez to, że prześwituje przez przezroczystą spojówkę. Kolejna sprawa, o której warto właśnie pamiętać, to te zmiany w widzeniu. Pragnę na to zwrócić uwagę, bo właśnie pacjenci, którzy mają wady wzroku i nagle zauważyli, raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz widzę dobrze, raz mi się obraz zamazuje, może być to związane z nieprawidłowym metabolizmem glukozy, czyli cukru, który jest w naszym krwioobiegu, w naszej krwi i w momencie, gdy dochodzi do za dużego stężenia glukozy, przenika on do różnych struktur, właśnie o tych, o których wspominałam też w oczach, do soczewki, do rogówki, jest w komorze przedniej także obecny. To są te struktury, tak, to jest rogówka, to jest komora przednia, tu jest soczewka, a tu jest ciało szkliste. Wszystkie te struktury biorą udział w tworzeniu osi widzenia. To jest nasza oś widzenia. Tu powinno być przezroczysto, przeziernie i nic nie powinno przeszkadzać w właśnie przesyle informacji ze świata zewnętrznego do naszego centrum dowodzenia, które znajduje się tutaj na dnie oka. W momencie, jeżeli dochodzi do gromadzenia się jednej substancji, która jest w przemianach glukozy, a mianowicie sorbitolu, czy to w soczewce, czy w rogówce, czy w ciele szklistym, ale najbardziej podatna jest na to właśnie soczewka, którą pokazuje tutaj ten jajowaty kształt, wówczas dochodzi do jej pęcznienia, bo woda jest ściągana w kierunku soczewki i zmienia się jej kształt. To może prowadzić do tego, że taka osoba nagle czuje, jakby miała na przykład mniejsze minusy, czyli staje się bardziej krótkowzroczna, dalej widzi gorzej. Nawet jeżeli do tej pory nosiła okulary, to one przestają wystarczać. I tak nagle jest lepiej, gorzej i to właśnie jest związane z wahaniami, może być związane, nie zawsze, ale może być związane z wahaniami poziomu cukru. Także tutaj też jest to wskazanie do tego, żeby zobaczyć, czy nie jest to związane z zaczynającą się, czy już trwającą cukrzycą. I tutaj właśnie też pacjentka z takimi zaburzeniami przezierności rogówek, te rogówki tutaj widoczne nie są takie idealnie przezroczyste, także miała cukrzycę i to też jest właśnie wynik metabolizmu zbyt dużych, wysokich stężeń glukozy. No i hasło, które pojawia się często, a dotyczy już dna oka, to retinopatia cukrzycowa. Skąd się wzięła nazwa? Retina po łacinie to siatkówka. Siatkówka, czyli nasze centrum dowodzenia na dnie oka, które przesyła, przetwarza informacje z zewnątrz na procesy, które umożliwiają analizę i przesył przez nerw wzrokowy do mózgu. I dzięki temu widzimy. W momencie, gdy dochodzi do zmian cukrzycowych, tej retinopatii cukrzycowej są różne typy, taki pierwszy przedproliferacyjny, drugi proliferacyjny i to już bada okulista podczas badania dna oka, ale chciałabym, żebyście zobaczyli, co my widzimy wtedy na tym dnie oka i czego się wystrzegamy i przed czym chcemy uchronić, żeby nie było często trwałego pogorszenia widzenia, trwałego pogorszenia pola widzenia, czy utraty ostrości widzenia. No tutaj konsekwencji może być bardzo dużo. W momencie, gdy popatrzymy sobie na przekrój oka, to jest tak samo przekrojone w ten sposób, tak wygląda w środku prawidłowe oko, to jest tylko schemat, za chwilę będą zdjęcia, w momencie, gdy dochodzi do takiej właśnie przedproliferacyjnej, nazwijmy to początkowej, ale to jest takie tylko, bo potrafi być bardzo zaawansowana, taka przedproliferacyjna i już stanowiąca duże ryzyko do przejścia w proliferacyjną retinopatię cukrzycową, ale dla ułatwienia są jakby dwa stopnie, ta wcześniejsza i ta już bardziej zaawansowana, przedproliferacyjna i proliferacyjna, czyli
przed wytworzeniem pewnych struktur, których bardzo się obawiamy na dnie oka, bo mogą doprowadzić nawet do odwarstwienia siatkówki. A jak Państwo wiecie, odwarstwienie siatkówki to jedna z takich albo sytuacji w okulistyce, które są już bardzo, bardzo ciężkie i mogą prowadzić do absolutnie utraty widzenia. I teraz tak, tak wygląda prawidłowe dno oka. Tak, gdy patrzymy na dno oka, to widzimy takie oto struktury. Tutaj to jest tarcza nerwu wzrokowego, którą widzieliśmy na przekroju jako właśnie ten początek, który tu zaczyna się nerw wzrokowy. Ta nieco ciemniejsza okolica, to jest centralna część siatkówki, nazywana też plamką, i ona odpowiada za centralne pole widzenia, czyli za to nasze najważniejsze pole widzenia. Zmiany tutaj zlokalizowane będą od razu wpływać na nasze widzenie. Zmiany zlokalizowane na obwodzie siatkówki mogą początkowo nie dawać żadnych objawów i po prostu toczyć się, my nieświadomi tego możemy przegapić moment, kiedy sytuacja jest początkowa i trafić, mówiąc obrazowo, za późno do okulisty. W momencie, gdy zmiany dotyczą centralnego pola widzenia, ewidentnie wpłynie to na naszą jakość życia, ponieważ utrudni widzenie centralne, czyli właśnie czy rozpoznawanie twarzy, czy pojawią się zaburzenia takie jakby mroczki w polu widzenia, w centrum pola widzenia, i to powinno też bardzo nas zaniepokoić. Więc tutaj te zmiany ulokowane w centrum siatkówki bardzo pogarszają widzenie od razu. Te na obwodzie potrafią się tlić i dopiero po jakimś czasie dać konsekwencje, które też są bardzo poważne. Tak wyglądało prawidłowe dno oka. Tu mamy oko już właśnie z takimi zmianami o typie retinopatii cukrzycowej. Nie fajnie wyglądają, prawda? Takie ciapki. Te ciapki czerwone to nic innego jak nieprawidłowe naczynia i krew. Często takie właśnie wybroczyny, które są widoczne na dnie oka, a także takie białe zmiany, to są z kolei wysięki. Tu pokazuję dlatego, że to zawsze my oglądamy, a chciałabym, żebyście Państwo też wiedzieli, co my tam mamy szansę zobaczyć. Zobaczcie inne przykłady. Tutaj też nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa z dużą ilością wysięków, ale znacznie różni się to od prawidłowego dna oka. Tutaj przybliżenie na okolicę plamkową, tak, czyli tej plamki, tą, którą mówiłam, że jest najważniejsza w naszym procesie widzenia centralnego. Teraz posługujemy się plamką, patrząc na ekran i wypatrując plamki na tym zdjęciu. Te czerwone miejsca to właśnie nieprawidłowo poszerzone naczynia bądź wynaczyniona częściowo krew. A tutaj już bardzo zaawansowana postać, cały czas nieproliferacyjnej, ale już z dużym ryzykiem przejścia w proliferacyjną retinopatię cukrzycową. Tutaj dla przypomnienia, bo już pewnie było to kilka slajdów temu, tak wygląda prawidłowe dno oka. W porównaniu do tego, co było przed chwilą, znaczna, znaczna różnica. W przypadku, tutaj też porównanie prawidłowego dna oka i zmian o typie retinopatii nieproliferacyjnej. Wszelkie zmiany, które widzimy w tym miejscu, to są już zmiany w plamce, które mogą dawać już pogorszenie widzenia właśnie centralnego. I kolejny przykład, przykłady już proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej z dużymi wylewami, tutaj wręcz z odwarstwieniem siatkówki, tutaj strzałka też pokazuje na takie proliferacje, czyli jakby dodatkową tkankę, której tam tak naprawdę nie powinno być w ogóle. Taka tkanka potrafi ciągnąć za siatkówkę i właśnie powodować jej odwarstwienie. I odwarstwienie siatkówki jako jedna z najbardziej groźnych powikłań retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej, więc do takiego stanu absolutnie nie chcemy, żeby pacjent, żeby takiego stanu miał. Tutaj też zaawansowane stadium, pamiętacie Państwo jeszcze może parę slajdów temu, jak wyglądało prawidłowe dno oka, daleko temu obrazowi do tamtego prawidłowego, z dużą ilością zmian o typie właśnie retinopatii cukrzycowej. A tutaj taki przykład pacjenta, który miał
na tyle wcześnie zdiagnozowane zmiany, że wykonano laser, panfotokoagulację. Tak wygląda, jeżeli ktoś miał robiony laser siatkówki z powodu retinopatii cukrzycowej z zabezpieczeniem obwodu siatkówki po to właśnie, żeby nie doszło tam do proliferacji, to tak wygląda jego dno oka. To dno oka z zachowaniem jak najlepszego metabolizmu i stanu centrum siatkówki z widocznymi takimi białymi punktami po laserowaniu właśnie obwodu siatkówki. Czyli jeżeli ktoś jest skierowany na laser siatkówki z powodu retinopatii cukrzycowej, niekoniecznie musi być wykonany od razu tak zwana pan, czyli całkowita fotokoagulacja laserowa siatkówki, może być to wykonywane fragmentarycznie, ale nawet tak może wyglądać takie dno oka z ładnie oblaserowaną siatkówką obwodową. Wszystko właśnie robimy po to, żeby nie doprowadzić do tych proliferacji, które mogą skutkować i wylewami, i właśnie odwarstwieniem, nawet odwarstwieniem siatkówki. Tutaj dla Państwa przykład, bo osoby, które mają podejrzenie lub chorują na cukrzycę, kierowane są na badania obrazowe po to, żeby zobaczyć, czy nie ma nawet takiego niewidocznego w badaniu dna oka obrzęku siatkówki w plamce, czy coś nie dzieje się w tym najważniejszej części naszej siatkówki. I tutaj przykłady takich badań OCT, optyczna koherentna tomografia, badanie nieinwazyjne, bardzo dokładnie pokazujące na przekroju budowę siatkówki właśnie między innymi w centrum. To jest centrum siatkówki, czyli ta nasza plamka, czyli teraz znowu plamką patrzymy na plamkę idealnie zdrową, bez żadnych zmian, tak powinna ona wyglądać u każdego, takiej życzę każdemu, każdej osobie. Natomiast w momencie, gdy dochodzi do zmian cukrzycowych, tych obserwowanych zmian właśnie w takim badaniu OCT jest niezwykle, może być niezwykle dużo. Tutaj przykłady takich, można zobaczyć, takie okrągła zmiana, to są poszerzenia naczyniowe nazywane mikroaneuryzmatami, to jest nazwa nieważna. Ważne, że jest to poszerzenie, jakby rozdęcie naczynia. Tam zaczyna krew inaczej krążyć i jest większe ryzyko przesięków, wysięków i powstawania także wybroczyn w tej okolicy. Jest to ważny też element pod kątem kwalifikacji do ewentualnej fotokoagulacji laserowej czy innego działania. A tutaj przykład pacjenta z takie białe kropki, które były widoczne na dnie oka, tu widoczne na przekroju z elementami obrzęków w siatkówce, te takie jasne przestrzenie, to obrzęk to tak jak obrzęk, nie, nogi, nie chcemy nigdzie, żeby był obrzęk tam gromadzi się nieprawidłowy płyn i tak samo w tym przypadku widzimy takie czarne przestrzenie, które są nieprawidłowe, natomiast w ich okolicach widać wysięki twarde, to już fachowa nazwa, ale to są nieprawidłowo nagromadzone też i produkty przemiany materii, które są charakterystyczne dla cukrzycy. Aż do takich obrazów, to myślę, że Picasso mógłby się inspirować tego typu obrazami, to już skrajne przypadki, gdzie w tej okolicy, która powinna wyglądać tak, jak pokazywałam kilka slajdów temu, jeszcze przypomnę za chwilę, ale tak, która powinna wyglądać, o tak, mamy takie zmiany. Tu dochodzi już do wszystkiego, już do proliferacji, do obrzęku, do odwarstwienia siatkówki, do nagromadzenia płynu, zarówno śródsiatkówkowo, jak i podsiatkówkowo. Jak widzi ten pacjent? Bardzo źle. To już jest pacjent, który widzi bardzo źle, to są bardzo ciężkie przypadki, to są już bardzo ciężkie powikłania, które prowadzą które za późno trafiły na diagnostykę i leczenie i powoduje to już trwałe uszkodzenie często widzenia, mimo podjętych działań i mimo wszelkich możliwości, które możemy zaoferować. Tutaj przykład pacjenta, który z kolei miał mniejszy obrzęk siatkówki, ale też widać pogrubienie siatkówki i różne zmiany w tej okolicy z zachowaną tą takim dołeczkiem. To zawsze nas cieszy, jeżeli zmiany znajdują się poza dołeczkiem, są lepsze niż gdy znajdują się
właśnie gdy znoszą ten dołek tutaj, który wygląda jak dołek, nazywany jest dołeczkiem, czyli analogicznie do tego, co sobą reprezentuje i bardzo, bardzo lubimy taki wygląd. Widać, że zmiany są blisko, ale jednak to widzenie centralne u tego pacjenta miał pełną ostrość wzroku, znalezisko było przypadkowe, znalezisko przypadkowe i pacjent skierowany na diagnostykę w kierunku cukrzycy, potwierdzoną następnie w badaniach już internistycznych. Kolejnym takim badaniem, na które może być kierowany pacjent w przypadku cukrzycy, jest badanie angio-CT. Jest to niekoniecznie zamiennik, ale pewne uzupełnienie najpierw badania OCT, ale też pokazuje nieprawidłowe naczynia, które są w okolicy plamkowej, w okolicy tego najostrzejszego centralnego widzenia, ale także bardziej obwodowo. I podczas takiego badania możemy w bardzo szczegółowy sposób przeanalizować, czy nie ma jakichś rozdęć naczyniowych, czy nie ma nieprawidłowych naczyń. Widzimy te naczynia, tam, widzimy te miejsca, gdzie płynie krew. I tak jak w tym przypadku, akurat, przepraszam, tutaj technicznie strzałeczka się przesunęła, akurat ten punkt, dobrze, że ja mam kursor, ten punkt, na który teraz pokazuje strzałka myszki, to jest to nieprawidłowe naczynie, które rzeczywiście później u pacjenta po dalszych obserwacjach przybywało tych punktów, a pacjent diagnozowany pod kątem cukrzycy rzeczywiście miał ją zdiagnozowaną i potwierdzoną. Tu kolejny przykład pacjenta, pokazuję Państwu obrazy, które takich już dosyć zaawansowanych, to jest akurat dosyć zaawansowana postać z takimi rozdęciami dużymi naczyniowymi, ten pacjent już miał wcześniej laser, nie do końca ten laser był skuteczny, bo pacjent już trafił z bardzo takimi zaawansowanymi zmianami, więc no, robimy co w naszej mocy, ale nie zawsze jest to możliwe, jeżeli już jest choroba bardzo zaawansowana. Natomiast w samej okolicy dołeczka także zmiany, które na trwałe pogarszały widzenie, które już wymagają wręcz działań chirurgicznych, bo leczenie cukrzycy to już jest bardzo takich powikłań o typie retinopatii proliferacyjnej, to bardzo zaawansowany proces, który wymaga czasem wręcz działań chirurgicznych, a wszelkie działania profilaktyczne mają właśnie nie doprowadzić do tego momentu. W przypadku, gdy mamy, tak jak u pacjenta, który był wcześniej, jeżeli mamy obrzęk siatkówki, pogrubienie siatkówki, oprócz tego, że oczywiście zalecamy po potwierdzeniu, że jest to cukrzyca regularna, przepraszam, diagnostyki diabetologicznej i sprawdzanie cukru i swojej glikemii, to akurat on był zakwalifikowany do leczenia iniekcjami doszklistkowymi, takimi zastrzykami do oka, które też leczą obrzęki z bardzo dobrym efektem, bo zaczęło się to widzenie u niego pogarszać. Natomiast już u pacjentów, u których jest czy takie zmiany jak tutaj, taki sznur rozpięty na siatkówce, to jest błona nasiatkówkowa, czy odwarstwienie siatkówki, czy zaawansowane proliferacje, czyli taka ta nieprawidłowa tkanka, której nie chcemy, żeby tam w ogóle było, to już leczenie operacyjne, tak zwana witrektomia. Tutaj pacjent też z obrzękiem siatkówki, to już był obrzęk po leczeniu, też obejmuje i okolicę dołkową i około dołeczka, wpływało to na widzenie pacjenta, natomiast właśnie, jeszcze do niego wrócę, było już pewnym pozytywnym efektem leczenia. Więc tak patrząc na siebie, co my możemy dla siebie zrobić? Bo dna oka nie zbadamy, ale co możemy zrobić w życiu codziennym, to jeżeli jesteśmy osobą, która już choruje na cukrzycę, to na pewno regularne kontrole u diabetologa i stosowanie się do zaleceń, co do diety, aktywności. No, stres także wpływa na niekorzystny przebieg cukrzycy. Konieczna kontrola glikemii. I tutaj pamiętajmy o tym, że istnieje też taki parametr typu szpieg, który pokaże nam nawet, jak
jak się prowadziliśmy przez ostatnie kilka miesięcy wstecz. Jest to hemoglobina glikowana. Na temat tego parametru jest dużo dyskusji, ale jednak pokazuje, jak ten poziom cukru kształtował się w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy, a nie tylko podczas poszczególnych pomiarów. Przepraszam. I tutaj w przypadku hemoglobiny glikowanej chciałabym zwrócić uwagę na jej normy, ponieważ przekroczenie norm może prowadzić do właśnie zaburzeń narządowych. Nie mówimy tu tylko o oczach, tylko o każdym narządzie. Tak jak wspominałam, to, że oglądamy naczynia, to, że oglądamy dno oka, to, że widzimy tam naczynia, to jest tylko fragment diagnostyki całego organizmu. To jest pewien przywilej, że tam widzimy właśnie te naczynia, ale one tak samo mają być prawo w kiepskiej kondycji w sercu, w mózgu, czy w nerkach, czy w częściach obwodowych, w kończynach, co może prowadzić do powikłań ogólnoustrojowych, bardzo trudnych do leczenia i bardzo obniżających no, jakość życia. Te normy są inne w zależności od grupy pacjentów, najbardziej restrykcyjne dla kobiet, które planują ciążę poniżej 6,1%, u osób, które krótko chorują na cukrzycę typu drugiego bądź chorują na cukrzycę typu pierwszego, to jest poniżej 6,5%, natomiast po 70 roku życia z cukrzycą trwającą powyżej 20 lat, którzy już mieli powikłania związane z cukrzycą, ma ona być poniżej 8%. Wszyscy pozostali pacjenci 7%. Jest to bardzo ważny parametr i gdy widzimy poszczególne wartości glikemii, które w ostatnim tygodniu na przykład były bardzo dobre, ale zmierzymy hemoglobinę glikowaną, która jest 10%, to wiadomo, że te pomiary są albo nieprawidłowo wykonane, albo krótko pacjent dba o tą prawidłową glikemię. Więc co warto, o czym warto pamiętać, to w przypadku ocznych problemów i kwestii ocznych, okulistycznych, to żeby osoby chore na cukrzycę przychodziły na badanie okulistyczne wraz z badaniem na oka raz do roku. Taką przyjęło się normę, ale nie czekajmy na ten rok, jeżeli coś się dzieje złego, jeżeli obserwujemy cokolwiek, co się dzieje złego z naszymi oczami. I konieczne jest często wykonanie badań dodatkowych zleconych podczas wizyty. Nie ma co z tym zwlekać, tylko ważny jest później ponowny kontakt z lekarzem kierującym i interpretacja tych wyników, ponieważ mogą bardzo dużo wnieść do oceny stanu oczu, stanu okulistycznego. Natomiast każda osoba, zwłaszcza z obciążeniem rodzinnym cukrzycą, badanie raz do roku wydaje się bardzo optymalnym rozwiązaniem z badaniem dna oka. Tak jak już wspominałam, gdzieś między wierszami czasem okulista jest pierwszą osobą, która stwierdza, że są zmiany cukrzycowe. Pacjent jest zupełnie nieświadomy tych zmian, nie jest świadomy choroby ogólnej, więc to badanie dna oka jest niezwykle ważne i uczulam na te objawy, o których wspominałam, nawracające zapalenia spojówek, nawracające erozje rogówki, niegojące się rany, też czasem przebiega z takim przewlekłym swędzeniem oczu związanym z suchością oczu, więc zawsze w takich przewlekających się już sytuacjach, a także z zaburzeniami widzenia, czyli tą fluktuującą wadą wzroku, która raz jest lepsza, raz gorsza. Ewidentnie jest to wskazanie do tego, żeby jak najszybciej skonsultować się z okulistą, jak najszybciej skonsultować się też z lekarzem ogólnym właśnie pod kątem diagnostyki w kierunku cukrzycy. Więc mam nadzieję, że przekonałam Państwa, że cukrzyca jest chorobą, która wpływa na oczy i widzenie. Natomiast życzę wszystkim lekarzom, aby w taki sposób siatkówka się im odwdzięczała. Taki piękny kształt tutaj zarysowany. To jest siatkówka, która powiedziała dziękuję, bo pacjent bardzo nie chciał się leczyć, ale teraz jest całkiem wdzięczny za to, że dobrze widzi i pokazywają go już wcześniej młody pacjent, 27-letni, który dowiedział się, że ma cukrzycę i zupełnie zanegował chorobę, bardzo źle prowadził glikemię, miał olbrzymi obrzęk w tej plamce, natomiast właśnie po leczeniu, po wyregulowaniu glikemii to ta siatkówka powiedziała takie piękne dziękuję,
Natomiast wszystkim Państwu życzę takich plamek, takich zdrowych, pięknych i zupełnie bez żadnych zmian cukrzycowych. A teraz wiem, że mam trochę czasu na pytania. Tak, dziękujemy serdecznie Pani Doktor za bardzo wyczerpujący i ciekawy wykład. Jest kilka pytań, już chwileczkę opublikuję wszystkie, żeby również nasi słuchacze widzieli te pytania. Zacznę od tego, które widziałam. Czy cukrzyca może mieć wpływ na widzenie barw? Tak, może być efekt takiego jakby wybleknięcia barw i też pogorszenia poczucia kontrastu, co też może być, tak, może mieć wpływ na widzenie barw. Już publikuję pytanie. Tak, czy obecnie jest znacznie utrudniony dostęp do opieki medycznej we wszystkich gałęziach medycyny? Jak to się może odbić na kondycji pacjentów chorujących na cukrzycę, którzy rezygnują z profilaktycznych badań okulistycznych? To jest to, co podkreślałam, że ważne jest tutaj niezwlekanie z badaniem podczas objawów i rzeczywiście może być tak, że tak jak w każdej innej dziedzinie medycyny na SOR-ach walczyło się o życie pacjentów z innymi zupełnie chorobami, tak teraz te choroby przynoszą żniwo niekorzystne pod kątem umieralności na choroby, tak w przypadku cukrzycy są to powikłania ogólnoustrojowe i może to doprowadzić do tego, że będziemy mieli później też wysyp zdecydowanie większej ilości takich już kwitnących retinopatii cukrzycowych, bo nie było wykonane na czas badanie, bo nie było skierowania na odpowiednie leczenie. Oczywiście ten dostęp jest teraz utrudniony i tak jak mówię, w każdej innej dziedzinie jest to naprawdę duży problem, bo zapominamy o tym, że poza obecną epidemią mamy choroby, które są bardzo ciężkie, które z nami są, które niosą bardzo ciężkie powikłania z punktu widzenia okulisty, do utraty widzenia, jeżeli nie zostanie podjęte działanie, ale taka choroba jak cukrzyca przecież niesie ryzyko udarów, ryzyko zawałów, więc powikłań, które mogą zakończyć się większą ilością zgonów, jeżeli pacjent nie trafia na badania okresowe. Oczywiście, jeżeli mamy nawet pacjenta, który, bo tu trzeba jakby nie popadać w żadne skrajności, jeżeli pacjent ma cukrzycę od 10 lat, co roku jest badany, był badany rok temu, teraz wypada mu to badanie po roku, ale nie ma żadnych zmian, można przyjąć, oczywiście z pewną dozą ryzyka, że nic się nie dzieje na dnie oka, jeżeli ma prawidłowo kontrolowaną glikemię, jeżeli jest świadomy swojej choroby i rzeczywiście o siebie dba, to taki pacjent może chwilę poczekać. Natomiast jeżeli cokolwiek się dzieje, nawet w ostatnim tygodniu miałam pacjentkę, która zwlekała, w piątek miała operację na tydzień temu z powodu odwarstwionej siatkówki. No, i to już jest ciężkie powikłanie, które nie wiadomo jakim zakończy się rezultatem pod kątem widzenia. Dobrze, dziękujemy serdecznie za wyczerpującą odpowiedź. Kolejnym pytaniem, również od pana Tomasza, jest z doświadczenia pani doktor, jak reagują pacjenci, którym to właśnie pani doktor podczas badania okulistycznego jako pierwszy lekarz sugerują, że mogą chorować na cukrzycę i wymagają pilnej diagnostyki w jej kierunku? Tak, to często jest takie olbrzymie zdziwienie na początek, jak to ja, tak? Później się okazuje po głębszym dalszej rozmowie, że zarówno są czynniki ryzyka, o których wcześniej rozmawialiśmy, ale są pacjenci zapominają o różnych, albo że były inne objawy już, ale gdzieś bagatelizowane, bo może przejdzie, bo to tylko chwilowe, a na dnie oka często już widzimy tak ewidentne zmiany, że z dużą dozą pewności jesteśmy w stanie powiedzieć, że to cukrzyca, od elementu wyparcia przez taką chwilową panikę, co ja mam teraz dalej zrobić, po pogodzenie się z tym, że dobrze, to trzeba zrobić dalej badania. Wszystko zależy od człowieka, tak jak niektórzy to wiemy, że jeżeli nawet dowiedzą się, mają potwierdzoną chorobę, będą wypierać jej istnienie, próbując zaczarować rzeczywistość, a inni skrupulatnie wezmą się do leczenia, a po środku są wszelkie odcienie szarości.
Jasne, oczywiście. Dziękujemy. Tutaj mamy jeszcze tak pytanie od pani Anny. Proszę o przypomnienie, jak często powinno się wykonywać badanie oczu u chorych z cukrzycą? Raz do roku. Raz do roku z badaniem na okach, chyba że widzimy, że są jakieś niepokojące zmiany, wówczas natychmiast, czyli jak najszybciej. Oczywiście. Jeżeli widzimy coś niepokojącego. Tu mamy jeszcze jedno pytanie od pani Agaty. Jaka jest pani opinia odnośnie laserowej korekcji wzroku w szczepu soczewek kwaklinnych u osób z cukrzycą? No i to jest tak. Właśnie, jeżeli jest to pacjent, mówiąc tak obrazowo, dobrze prowadzący się z dobrze regulowaną cukrzycą, z hemoglobiną glikowaną, z nieświeżo wykrytą cukrzycą, to odnośnie laserowej korekcji wzroku, no tutaj te fluktuacje widzenia też mogą być różne i też może być różny rezultat po operacji, ale jest to mniej, powiedzmy, ryzykowna metoda. Co do wszczepu soczewek kwaklinnych, no tutaj ze względu na to, że mogą być zmiany objętości soczewki naszej własnej, no może być to utrudnione, każdy przypadek inny i parametry, które są, no, które kwalifikują do tego typu operacji. Myślę, że nie należy skreślać takiej grupy pacjentów, wszystko zależy od tego, jaka jest kondycja oczu i pamiętać o tym, że cukrzyca jest chorobą, która będzie trwała do końca życia, więc i nie wybierać metody, że lepsze jest, bo lepsze jest wrogiem dobrego i czasem warto odstąpić od operacji, natomiast gdzieś tam być otwartym na to, że każdy przypadek jest inny. Oczywiście, dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze jedno pytanie. A jakie leki są wskazane w przypadku stwierdzenia retinopatii cukrzycowej? Zależy jakiej. Jeżeli mamy retinopatię nieproliferacyjną, może ona przebiegać także z makulopatią, czyli z tym obrzękiem w plamce, czyli z tym zaburzeniem centralnego widzenia. Wówczas od leków przeciwzapalnych po inhibitory anty-VEGF, które są wstrzykiwane właśnie, żeby głównie zawalczyć o to centralne miejsce w siatkówce, czyli o plamkę, czyli o widzenie centralne. W przypadku retinopatii cukrzycowej, takiej początkowej, nieproliferacyjne, oczywiście regularne badania diabetologiczne, regulacja glikemii, ona ma olbrzymi wpływ na kondycję każdej struktury, każdego narządu, także oczu. Są też różne suplementy diety, ale suplementy diety zostawmy, bo tutaj ich działanie jest niekoniecznie potwierdzone. Także może być to zarówno laseroterapia, może być oczekiwanie i kontrola, mogą być iniekcje doszklistkowe, mogą być iniekcje doszklistkowe także ze sterydów, a czasem jest skazanie właśnie do operacji. Z tymi operacjami, jeżeli jest skazanie, też nie należy zwlekać zbyt długo. Oczywiście, dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Jak na tą sekundkę nie ma więcej pytań, jeżeli mam Państwa jeszcze jakieś pytania, to bardzo dobrze, bardzo prosimy o zadawanie, oczywiście poczekamy jeszcze chwilkę, jakiekolwiek wątpliwości, pytania, to zapraszam. Było też pytanie, czy będzie dostępna prezentacja? Tak, tak, tak. Ja już odpisałam jak najbardziej, że jak najbardziej będziemy udostępniać. Więcej informacji będzie zarówno na naszym Facebooku, jak i w newsletterze. Okay. Tu widzę, że jeszcze pani Anna pisze. Tak, to mówiłam. Czy cukrzyca wpływa na widzenie? Tak, poprosimy. Może wpływać. Może wpływać na gorsze poczucie zarówno kontrastu, jak i na widzenie barw, które potrafią być bardziej rozmyte, mniej wysycone niż to właśnie też ze względu na te zmiany metaboliczne w różnych strukturach oka, które biorą udział w bezpośrednim przesyle informacji ze świata zewnętrznego do siatkówki. Tutaj pani Sylwia jeszcze zadała jedno pytanie, mianowicie, a co z widzeniem zmierzchowym? No też w ogóle może tych powikłań cukrzycy i związanych z tym konsekwencji jest bardzo dużo. Co do widzenia zmierzchowego, może być pogorszony, obniżony też ten próg adaptacji do
między widzeniem w jasnych pomieszczeniach a ciemnych, także może tak, może być pogorszone. Mm-hmm. Dziękujemy bardzo. Tu jeszcze widzę, że pani Magdalena pisze, więc oczywiście poczekamy. Mogą być też zaburzenia w polu widzenia, więc to naprawdę tych zmian w cukrzycy może być bardzo, bardzo dużo i no, nie należy ich bagatelizować. Oczywiście. Ja bardzo dziękuję. My również dziękujemy za uczestnictwo. Bardzo nam miło. Mam nadzieję, że sygnalizując parę tematów, nie wyczerpałam Państwa, ale gdzieś tam zaszczepiłam pewne myślenie szersze o tym, że niektóre takie, no powiedzmy sobie, często bagatelizowane objawy mogą być objawem bardzo, bardzo ciężkiej choroby, początków czy już trwania wręcz tej choroby. Więc dlatego bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i proszę nie zapominać o tej chorobie i no, badać się u okulisty, badać się u internisty, badać cukier. Cukrzyca naprawdę potrafi takie żniwo zbierać co do różnych narządów, że myślmy o niej tak jako o chorobie absolutnie całego organizmu. Oczywiście. Tu widzę, że jeszcze nasi uczestnicy piszą, więc oczywiście czekamy na każdą wiadomość. No dobrze, myślę, że jeżeli nie ma więcej pytań, bo widzę, że nikt nie pisze. Oczywiście, jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, śmiało prosimy pisać do nas zarówno przez naszego Facebooka, mailowo, z chęcią, myślę, że zarówno Pani doktor, jak i cały zespół Vidium Medica z chęcią odpowie na wszystkie dręczące Państwa pytania. Na dzień dzisiejszy serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność. Zapraszamy oczywiście na wszystkie kolejne nasze wydarzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.